Jezus jest prawdą. To jest przekaz z nieba. Kiedy pytałeś się, gdzie jest Bóg? Kiedy byłeś w ciemnej dziurze w swoim życiu i pytałeś się, gdzie jest teraz Bóg? To chcę ci powiedzieć, że On zawsze jest w jednym miejscu na wyciągnięcie twojej decyzji. Kiedy krzyczałeś do Niego, dlaczego ciebie tam nie było? Kiedy mnie krzywdzili? To chcę ci powiedzieć, że On jest na wyciągnięcie twojego głosu. Bóg to Jezus Chrystus. Realny. Realny Pan. Realny, któremu można się poddać. Jeśli jesteś tak niezależny, że wolisz poddawać się sobie, to zobacz, dokąd cię to poddaństwo sobie zaprowadziło. Czy jesteś dla siebie świetnym panem? Czy świetnie decydujesz o swoim życiu? Spójrz realnie. Czy świetnie decydujesz o swoim życiu? Czy powierzyłbyś w swoje ręce coś bardzo cennego, czy raczej sobie nie ufasz? A ja znam Pana, któremu można zaufać. To jest ktoś, kto oddał za mnie życie i oddał życie również za ciebie. To jest dobry Bóg. Dobry Bóg, który nie jest odpowiedzialny za wojny, który nie jest odpowiedzialny za choroby, nie jest odpowiedzialny za bałagan na tym świecie, nie jest odpowiedzialny za bałagan w twoim życiu, nie jest odpowiedzialny za bałagan w twoich myślach, nie jest odpowiedzialny za to wszystko, ale którego bardzo chętnie obwiniasz. Bardzo chętnie go obwiniasz i mówisz, gdyby był dobry Bóg, to by zainterweniował. Wiesz co? Gdyby zainterweniował, musiałby zniszczyć wszystko, bo wszystko na tym świecie nadaje się na zniszczenie. Tak mówi Boże Słowo. Człowiek dostał władzę nad tym światem, dostał władzę nad sobą i źle ją zaczął sprawować, ponieważ odłączył się od Boga. I wszystko na tym świecie jest skażone błędem. Błędem, który wynika z egocentryzmu człowieka, czyli z pustki, z wewnętrznej pustki. I ta wewnętrzna pustka człowieka prowadzi na dno. A to życie tu na ziemi jest tylko na chwilę. I jeśli z tą wewnętrzną pustką przemieścisz się na drugą stronę, to zostaniesz jak palec w tyłku, sam, bez Boga, ponieważ nie wybierzesz Jego towarzystwa tutaj na ziemi. Ale jeśli zdecydujesz się wybrać to, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu i zdecydujesz się połączyć swoje życie z Bogiem, to nie skończysz sam jak palec. Znasz smak samotności, bo każdy egocentryczny człowiek jest samotny. Samotny, pusty i samotny. I próbujesz zapełnić swoją pustkę różnymi rzeczami. Próbujesz zapełnić pustkę ludźmi, zakupami, tytułami przed nazwiskiem. Próbujesz jakoś podnieść się w swoich oczach. Ale jest jedna cena, którą zapłacił za ciebie Bóg, Jezus Chrystus. Zapłacił za ciebie cenę krwi, najwyższą cenę. Najwyższą cenę. Dzisiaj żyjesz w poniżeniu. Próbujesz się jakoś uplasować w stosunku do innych ludzi. A ktoś za ciebie zapłacił najwyższą cenę, a ty to ignorujesz. Ja tego nie zignorowałam 21 lat temu. Przyjęłam to. Przyjęłam prawdę. I prawda zmieniła moje życie. Prawda sprawiła, że jestem dzisiaj żywa w środku. Jezus Chrystus sprawił, że jestem dzisiaj żywa w środku. Że jestem połączona z Nim na wieki. Że idę do nieba. Że gdy stanę przed tronem Bożym, to nie stanę tam na sąd. Bo ja spotkam się z Ojcem.
Narodziłam się na nowo z Bożego Ducha. Dzisiejsze teorie, są liczne duchowe teorie na temat tego, co jest po śmierci, jaki jest Bóg i tak dalej. I ludzie bardzo chętnie wierzą w to, że wszyscy są dziećmi Bożymi. Ale tak nie jest. Dzieckiem Bożym możesz się stać, jeśli przyjmiesz ofiarę Jezusa Chrystusa i narodzisz się na nowo z Bożego Ducha. Wtedy stajesz się dzieckiem Bożym. W innym wypadku nie jesteś dzieckiem Bożym. A więc po śmierci staniesz na sąd, a nie spotkasz się z Ojcem. Bo Ojca trzeba chcieć mieć. Jeżeli nie zdecydujesz, że chcesz znać tego Boga tutaj na ziemi, to nie będziesz Go znał tam, po drugiej stronie bytu. Bo On nie będzie Ciebie przymuszał do niczego. On nie będzie Ciebie przymuszał do niczego. Jeśli czujesz jakikolwiek przymus w swoim życiu, jakiekolwiek uzależnienie, jakiekolwiek przynaglenie do tego, żeby robić coś, czego tak naprawdę nie chcesz i co jest dla Ciebie obrzydliwe tak naprawdę, to nie powoduje tego Bóg, ale powoduje to diabeł. On się pcha z buciorami do Twojego życia. Pociąga za niewidzialne nitki i sprawia, że reagujesz tak, jakbyś nie chciał. Nie tak się ma sprawa z Jezusem Chrystusem. Zachęcam Cię, żebyś zgłębił to, bo to jest najważniejsza rzecz dla każdego człowieka, żeby poznać Boga osobiście, żeby poznać Jezusa Chrystusa osobiście. To jest najważniejsza decyzja w życiu. Decyzja, która zaowocuje tym, że staniesz się żywy w środku, że staniesz się nową osobą, że będziesz miał pewność tego, że idziesz do nieba. Będziesz miał pewność, a nie niepewność. Nie będziesz szarpany strachem, nie będziesz szarpany różnymi emocjami, które dzisiaj ci pakuje do życia jedna czy druga okoliczność. Będziesz pewny. Tej pewności Cię życzę i tylko ta pewność jest do zdobycia przez przyjęcie Jezusa Chrystusa.